Dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w ten bardzo pochmurny poranek. Byłam właśnie z psem, oczywiście na porannym wyjściu. Dałam mu puszkę i za chwilę znowu trzeba z nim wyjść. Taka to robota. Co wam chciałam powiedzieć? Że pogoda jest naprawdę kiepska, taka jesienna, no naprawdę jesienna. Jest zimno, mroźno, wiatr jest nieprzyjemny, bardzo chłodny. Otworzyłam teraz okno, trzeba przewietrzyć mieszkanie. Zawsze tak robię, że pierwsze co to wietrzę mieszkanie. Maluszek się wygłupia. Fajnie, już niedługo koniec laby. I będzie trzeba wracać do codziennych obowiązków. Szkoła, dom, zakupy. I znowu sama. Nie będzie do kogo znowu buzi otworzyć. Ten hałas oczywiście, co słyszycie, to czajnik. Właśnie robię sobie kawusię. Tak, ja pierwsze co piję kawę. Nie jem śniadania. Najpierw piję kawę, później jem śniadanie, aczkolwiek powinnam odwrotnie. Wodę z cytryną ostatnio dawno nie piłam, miałam taki jakby, no już drugi tydzień, w sumie to od kiedy dzieci są w domu, to tak sobie przerwałam. Wrócę znowu do picia wody z cytryną, jak pójdą dzieci do szkoły, tak jakoś wyszło. Mała przerwa, o tak. Narzekaliście ostatnio, że vlogi są krótkie, więc postanowiłam trochę na dzień dobry pobrzęczyć i pojęczyć, przy okazji robiąc sobie kawę. Nie mam dzisiaj pomysłów, pewnie zostaniemy znowu w domu, nie muszę nigdzie iść na zakupy, posprzątać mieszkanie trzeba tylko tak jak codziennie, czyli podkurzać kuchnię, wiecie, przetrzeć łazienkę, no takie zwykłe domowe porządki. Nie mam jakichś tam planów. Jedyne co jest moim planem, to muszę niedługo posprzątać lodówkę i przetrzeć, wiecie, wymienić ten papier w tym pojemniku co warzywa trzymam, umyć piekarnik, o, bo już dawno nie myłam, a tyle co ja codziennie piekę i smażę, to dzisiaj chyba też coś zrobię w piekarniku na obiad. Ale nie za bardzo wiem, czy dzisiaj. W sumie to ja nie wiem, co mam zrobić. Zaraz sobie zajrzę do zamrażalnika, co mam. I coś wyciągniemy. No to do zobaczenia później. Ja już się trochę malnęłam. Patrzę na pogodę i zaraz wam pokażę. Słuchajcie, wymyśliłam, że idziemy. Pada to pada, zmukniemy to zmukniemy. Mamy kaptury, z cukru nie jesteśmy. Ale no, to jest straszne. Jeżeli mam czekać na pogodę, na słoneczną pogodę, to my nigdy nie wyjdziemy z domu, bo w Szkocji to słońce jak na receptę. Mam trochę sprzątania, jak każdy w każdym domu. Kurze tam podłogi, łazienkę, prasowanie. Takie różne domowe obowiązki. Ale to nie jest zając, nie ucieknie. Musimy się dotlenić. Ja sama, wiecie, na powietrze za dużo nie wychodzę. Dziecko musi się dotlenić. Pies musi się dotlenić. Z psem zawsze wychodzimy. Jak to się nazywa? Patrzę, bo mnie zaczepia. Ciao, moje kochane. Ciao, moje pięknie. Tak, miłości pani. No, on tutaj zawsze towarzyszy pani. Tutaj rogaliki leżą i on z chęcią by je zjadł. No tak, pie! Oła! No już starczy. O, mnie drapną. No za dużo miłości nie wolno. No i będziemy sobie, pojedziemy na te stawy pospacerować. Jak będzie padać, to będzie padać. Pokarmimy kaczki, pokarmimy łabędzie. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść, bo tam jest dużo, dużo miejsc, których jeszcze nie pokazywaliśmy wam. Oczywiście kamerę zabiorę ze sobą jakby inaczej.
coś innego w końcu. Wiecie, dotlenić naprawdę się trzeba. Słuchajcie, plac zabaw, na placu zabaw nikogo nie ma. Huśtawki są mokre, bo co chwila deszcz pada, więc nie ma sensu, lepiej iść sobie pospacerować, ubrać stare buty, nie strojąc się jakoś tam iść na spacer, bo wiadomo, tam będzie bardzo dużo błota. Także no tyle. Spotkamy się już nad stawami. Dzień dobry, kochani, po raz drugi, kolejny. Powiem wam, że pogoda jest taka sobie w kratkę. Raz pada, wieje cały czas, jest dosyć zimno, no po prostu jest zimno. Jesteśmy na stawach, ale dzisiaj zwiedzamy dalszą część. Tam gdzieś jest mały wodospad. Na razie nie pada, więc idziemy. Dzisiaj jestem z mamą i z Raselkiem. Idziemy pospacerować, poszukać łabędzia. Opatrzcie drzewo. Co? Patrz, Raselku, drzewo wiatr. Zobaczcie, widzicie, zostawiają to również u nas. Nie sprzątają z tego względu, że to nie zagraża bezpieczeństwu. I wolą zostawić. Powiem wam, że jest tu pięknie i zaraz pokażemy wam jeszcze ładniejsze widoki. Idziemy pod most. No rzucaj, bo mi przyjdzie za blisko. Nie całe! Miałeś to kawałek urwać. Masz taki kawałek. Chodź bliżej. Dobrze. Bliżej, nie bój się. O, widzicie? Wzięliśmy dla niego specjalnie. Chodź koło mamuni. Chodź, Raselku. Babcia, daj dziecku, a nie sama rzucasz. Kawałeczek. Takie. Widzicie, jakie ładnie? Tu bliżej jego rzucaj. O, złap. Jak? No, dlatego tu blisko. Zobacz, patrz, jak tu będziesz rzucał, to on przyjdzie do nas. Nie szkodzi, jemu nic nie będzie. Zobacz, jaki głodny był. Musimy częściej przychodzić z jedzeniem tu do niego. O, zobacz, jak ładnie sobie wcina. No, takie małe kawałki, takie o. Takie? No, takie wystarczy. Pięknie. Ja daję takie mniejsze. O, zobaczył tam większy kąsek. Zobaczył tam o, zaraz weźmie. Ma. Ale sobie pokroił, nie? Pokroił. No, na razie nie rzucaj mu jeszcze. Na razie niech zje. Mamy jeszcze? Mamy, nie? Może być taki. Chodź bliżej. On teraz jest zajęty jedzeniem. Na niego nie rzucaj, a ma na sobie. Także my karmimy łabędzia, a z wami zobaczymy się troszkę później, jak pójdziemy dalej zwiedzać. Proszę bardzo. Proszę. Nie widzę tego małki. Chyba też nie lubi to. Lubi, lubi. Bo ma teraz... Nie, ale nie biegło. Ma teraz dużo. O. Widzicie? O, sobie znajdzie. Teraz przechodzimy sobie tutaj. Zobaczcie, jest ten stawik. Tam jakaś siatka. Racel, chodź przez te duże mosty. Chodź tu, tamtą, tu. Nakarmiliśmy już łabędzia. No chodź, chodź. Także dotleniamy się. O, tu jak ładnie trawka. Tam będzie też jeszcze jeden wodospad. Racel, tam będzie jeszcze wodospad, bo widzę już spad. Zaraz wam pokażemy. Mam nadzieję, że wiatr nie zagłusza, szczerze mówiąc, a
ale pewności nie mam. Więc zobaczcie, jak pięknie. A za chwilę wam pokażę, jak podejdziemy bliżej. Bardzo ładnie. Czy ty nagrywasz? Tak, kawałek nagrywam. Pokazuję, jaki mamy dzisiaj spacer i jak sobie chodzimy. O, pociąg! Rasel! Jak każde dziecko uwielbia pociągi. Idziemy? Ptaszki ćwierkają. To już oczywiście jestem zmęczona. Jakby inaczej. Tam jakiś duży pies biega. Aha. Już ma. Dziurę i potem tam woda. Przybliżę wam, jaki jest widok. Ładny. O. Jakie piękności. To jest daleko. No, tam płynie woda. Idziemy dalej. A to tam nie krzew, dasz radę? Tam schodzi się niżej, tam jest. Na razie idziemy, zobaczymy. Rasel! Muszę go pilnować. Naprawdę jest taki, że no nieostrożny i trzeba go pilnować, bo wpadniemy i co? Ja będę musiała wskakiwać. Rasel. Idziemy dalej. Znajdziemy sobie takie miejsce, gdzie będziesz mógł rzucać kamyki. To jest za wysoko i niebezpiecznie. Chodź. Chodź, bo duży pies tam idzie. Zobaczcie, jakie spore fale są. Ja cię chwilę usiąść. Na stawach. Patrzcie, jak ja mam skostniałe ręce. Jest tak zimno, że normalnie aż pięknie, aż dech zapiera. Bardzo, bardzo fajnie tu jest. Bardzo. Ej, to jest mokre. Jest. Zobacz, piesek. Wow. Heja. Także idziemy dalej. I to będą takie urywki. Jak mówiłam, będę więcej pokazywała. Staramy się nie siedzieć w domu, ale czasami jest tak, że nie mogę, bo muszę robić obiad, albo jestem na telefonie i czekam na Miśka. Idziemy dalej. Dlaczego tam też na wodę? To jest do pomiaru wody, Raselku, stare, wiesz? Ile jest, jak tam jest? Tam jest, ile poziom wody, to znaczy jak jest głęboko tam. Na ile metrów albo centymetrów? Jesteśmy teraz z drugiej strony. Tam są takie małe wodospady. Taki wodospad. Tam jest autostrada. Tu jest taka fajna. O, babcia. Jak każda prawdziwa babcia ma stos słodyczy w torebce. Już mały, o proszę. Ja spróbuję sam. Spróbuj, spróbuj. O, tu jakiś taki. No dobrze, zatrzymaj się. Teraz jesteśmy z drugiej strony. Jeszcze kawałek dalej. Fajnie to wygląda. Piękne drzewa, fajna roślinność. Na razie nie pada, aczkolwiek są bardzo duże chmury. Idziemy dalej. Muchów tu pełno. Much. Nie muchów. Muchów się nie mówi raz. Muchu! Mama się przejęzyczyła.
Nie śmiej się! Ta będzie mnie przydrzeźniał, zawsze tak robię. Co tam? Patrzyłam, czy łapę cię. Aha. No nie ma, szukamy kolejnego łabędzia. No i właśnie tu mama przyjeżdża z moim bratem na rybę. To nie nas! Albo nie nas. A to już jest inny kawałek. I leci on stąd, po prostu stąd. Jest taki spad. Zona taka spółka. Super. Super, idziemy dalej. Mamy już bolą. Woda ciało mnie zahipnotyzować. Bardzo daleko już chodzimy. Tak, kochanie. I słyszę już kolejny i każą mi iść. I idziemy. Dotleniamy się, bez fajki nie ma. Chciałam porobić zdjęcia, ale telefon zostawiłam w samochodzie. Także lipa. Nie będzie fotyk na Instagram. Gdzie tu są oznakowania? Idziemy dalej. Teraz idziemy tędy. Jak przyjdziemy następnym razem, pójdziemy w drugą stronę. No, chodź, bo słyszę coś głośnego. Tu mamy piękny. Tam są kolejne. Teraz będziemy schodzić po tych małych schodkach, co tam są, ale nie wiem, czy ja dam radę zejść. To, tam. Tak. Także zobaczcie, no cudownie, jeżeli jesteście z okolicy, nie wiem, ogólnie Glasgow, Barrhead, Paisley, Linwood i jeszcze jakieś takie bliskie, Renfrew, co tam jest jeszcze, Johnston, no Johnston to może już troszkę dalej, ale słuchajcie, no świetne miejsce na spacery, naprawdę. Jest tutaj bardzo ładnie i przyjemnie i jest bardzo cicho i o tej porze, jak jest taka pogoda, naprawdę nie ma ludzi w ogóle. Widzieliśmy jedne... Halo! Możesz iść na dół, tylko trzymaj się. Widzieliśmy dosłownie jednego... Nie, jednego tego rybaka i rodzinę z psem i jakiś starszy pan w towarzystwie opiekuna spacerowali i to wszystko. A chodzimy już tutaj dobrą godzinę. No i teraz idziemy. Także je. Raz szuka szyszek. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, a ja muszę bezpiecznie zejść. Chcieliśmy dojść do... Ale zobaczcie. Patrzcie, jest taka bryja. Tak jest niebezpiecznie, że dzisiaj się tam nie dostaniemy. Musimy poczekać, aż gleba wyschnie. I wtedy przyjdziemy, pokażę wam piękne wodospady. Dzisiaj niestety nie możemy się dostać tam. Jest za stromo i jest za ślizgo. O wypadek jest bardzo łatwo i mogę wam tylko pokazać mniej więcej, tak? Ale dzisiaj się tam nie dostaniemy. Także kochani, wracamy. Wracamy. Chodź, Dyziuniu. Czas buty. No, idziemy z powrotem. No, idziemy trochę dalej. Idziemy górą. Chcieliśmy zejść tam na dół, ale idziemy jeszcze dalej, zobaczymy gdzie. Jezu, jak tam jest ładnie. Oczywiście wy tego nie... Mama, ja mówię do kamery. Oczywiście wy tego zbytnio nie zobaczycie. Duży
ładny, naprawdę fajny. Może znajdę jeszcze jakiś kawałek, żeby wam pokazać. Russell pies. Ale się przylizałam. Od tego kapturu. Patrz Russell, zobacz. Jak widać wodę. Wszędzie, tam. Ale jak wysoko tu. On chce jakąś siatkę cały czas. No dobrze, także idziemy dalej. Rzuciłem w niego. Już jesteśmy z powrotem koło mostu, wracamy już pomału do auta. A teraz są dwa! No, mamy dwa łabędzie, tutaj też są mewy, które też były głodne i karmimy. Przed chwilą była rodzinka, również karmiła i musimy wykorzystać nasze stare bułki, które... I będziemy wracać już do domu. Zaczyna padać. A moje biodro jest już do wykończenia. Także świetnie spędziliśmy te kilka chwil, no dłuższą chwilę na świeżym powietrzu. Pokażę wam jeszcze przez chwilę piękny widok. Ja potrzebuję jeszcze. Nie ma już, kochanie, już wszystkie daliśmy. Zobaczcie, pięknie. Do zobaczenia już w domu, kochani. Spacerek był, kochani, bardzo, bardzo udany. O, troszkę zmarzłam, więc szybko piję sobie kawusię i lecę do kuchni, zabieram się za robienie jedzonka, bo apetyt nam na pewno dopisze po takim świeżym powietrzu. Pewnie już widzieliście, co wam zaprezentowałam, w jakim magicznym miejscu byliśmy. Powietrze świeże, mózgi dotlenione. Także... było bardzo, bardzo przyjemnie, naprawdę. Do plastików, tak, kochanie. Zawsze się pyta, gdzie wyrzucać jakiś śmieć, jak nie jest pewne, bo sortujemy śmieci. Także za dużo słowa także. I dobra, lecę do tej kuchni, rozgrzeję się podczas sprzątania i gotowania. Jeszcze wam pokażę, co na obiad. Prawdopodobnie zawsze pokazuję. Nie wiem, co zrobić na surówkę, bo może kalafer ugotuję? A nie, bo nie mam... Nie, zrobię jakąś inną surówkę. Kalafer zostawię, może na kotlety albo na zapiekankę. Jeszcze się zobaczę. Okej, bo już będzie to milion lat świetnych. Ten filmik trwał. Aczkolwiek wiem, że dużo osób czeka na długie, długie vlogi, więc dedykuję wszystkim tym dzisiejszego vloga, którzy lubią długo spędzać ze mną czas. Buziaczki dla was i ja lecę do kuchni.